Dobrze, że zapamiętałeś, co mówiłam o niebie. 100 słońc, a powietrze majowego świtu. Dobrze. A co powiedziałam, gdy dzwony biły na anioł pański? Dobrze byłoby umrzeć teraz. A jak szliśmy do jeziorka? Boję się, abym nie utraciła łaski. Cieszę się, że pamiętasz. Ale jeszcze chciałabym, żebyś to zrozumiał. Bo jak człowiek umiera w stanie łaski, idzie wprost do nieba. Nie popuszczę ci, grzeszniku. Coś nagapisz. No chodź tu. Włóczysz się i włóczysz po tej wsi, jak taki pies, to patrzy, żeby go tylko przygarnąć. A, ty nic nie rozumiesz. Nie masz pojęcia, jakie niebo jest piękne. A? No odezwij się, ciemiego, no. Już ty, biedaku, no odezwij się, no. Gororąco w... Nie, niebie. Ty nic nie rozumiesz? W niebie jest tak jasno, jakby świeciło 100 słońc. 100! A Rześko? Jak w maju o świcie. Tak tam jest. Biskup mówił w zeszłym roku na kazaniu, w dniu świętego Wawrzyńca, naszego patrona, męczennika. To słoń. I rzeźkość świtu majowego. Tak jest w niebie. Dziesięć dni ścisłego postu. W tych garnkach nie ma prawa przez najbliższych 10 dni zabłyszczeć żadne oko tłuszczu. Ani zaskwierczyć żaden skwarek. Dziesięć dni ścisłego postu. Mleko można pić. Postne ziemniaki solone, tak. Olej można, ale po co dla umartwienia? Dla lepszego przystosowania duszy do nieba. Gdzie
jak powiedział biskup, panuje jasność nad jasnościami. I otoczone jest takie błękitną mgiełką całe. 10 dni ścisłego postu to jedno, a drugie to komunia. Wtedy trzeba żyć bez grzechu. I nie gniewać się na nikogo, nie pomstować na ludzi. Trzeba być dobrym dla ludzi, dla świata. Nawet dla tych kur, co tu chodzą. I nie można krzyczeć, jak się je zagania z pola. Tylko trzeba grzecznie. Chodźcie, kurki, do mnie. Chodźcie, moje drogie. Wracajcie do domu. Tak trzeba. I dla gawronów być dobrym. I dla jastrzębi nawet. Trzeba być dobrym, jak się chce dostąpić tego zaszczytu i w niebie być. Przebywać tam. W szczęściu wiekuistym. Wraz z aniołami. No. Kochany, do postu, różańca i komunii musi dojść jeszcze jakiś dobry uczynek. O, najlepiej sama sobie zadana pokuta. Dla lepszego udręczenia. Tak. O, wtedy wszystkie grzechy, te duże i małe, będą odpuszczone. Teraz stój. Patrz się w niebo. Niebo. Może tam zobaczysz mojego starego. Zadar dupę i mnie zostawił samo. Mogłabym tam leżeć pod krzyżem. Przed wielkim ołtarzem. Ale to za łatwo. Trochę boli w karku i ramiona bolą, ale co to za ból? To właściwie odpoczynek, takie leżenie. Powinno odpaść jako umartwienie. Mogłabym pójść od drzwi głównych do ołtarza całą drogę na klęczkach. To byłoby lepsze niż leżenie krzyżem. Leżenie krzyżem wcale nie jest trudne. Tylko że droga musi być dłuższa i trudniejsza. Wiem! Pójdę na klęczkach do kościoła na gołej ziemi. To będzie coś. Niech mnie boli. Zasyczę z bólu. Chcę, żeby mnie bolało. Bo chcę iść do nieba. To chodzi jeszcze ofiara na kościół. Krwawo zarobione pieniądze. A tu! Na piersi. Najlepsze dla nich miejsce. Gdzie się gapisz? Przyjdzie czas, to będziesz widział. Ksiądz krzyczał w kościele. Kścielica przecieka. Misa na święconą wodę przecieka. Nie dajecie pieniędzy. No to nazbierałam.
No chodź! Chodź do wody, nie bój się! Ksiądz mówił, że jeżeli chcesz zaznać rozkoszy w niebie, musisz mieć nie tylko czystą duszę, ale i ciało. Pamiętaj. Z głodu. Przewidziało mi się. Ksiądz mówił, że na środku nieba stoi krzesło złote, utkane z promieni, i na tym krześle siedzi Bóg. A nad nim baldachim też złoty, w promieniu utkany. Słyszysz? A czego jest Bóg? O, sama nie wiem. Nie wiem. Ksiądz też nie wiedział. Chciał nam wytłumaczyć, ale nie wiedział. Jak mówił, męczył się, ale nie wiedział. Światłość nad światłościami mówił. I żeby to wiedzieć, trzeba tam pójść. I być bez grzechu. Boże, to pomóż. Pięknie ksiądz proboszcz mówił na kazaniu. Pięknie. A ludzie wracali z kościoła i się cieszyli, że cierpią, że mają biedę i głód, bo to znaczy, że Bóg ich kocha, że ich wybrał, wyróżnił. I taka cisza była, jak wracali z tego kościoła. Taka cisza była, bo to znaczy, że Bóg ich kocha, zsyłając na nich cierpienie, ból i głód. Nie chcę murawy pod kolanami. Chcę, żeby mnie bolało. O! Ha!
Witaj, bólu. Ksiądz mówił, że w niebie nie ma ludzi ani starych, ani młodych. Nie ma czegoś takiego jak stary, młody. Ty coś agapisz. Nic nie rozumiesz, ty ciemnego, ani be, ani me. W niebie. W niebie wszyscy są piękni. I jednakowo szczęśliwi. No tak ksiądz powiedział. Rozumiesz teraz? Nie ma głuchych, grbatych, pokrzywionych od roboty. Ani kulawych, ani ślepych, ani zezowatych też nie ma. Tylko uroda przy urodzie. Sama uroda i szczęście. Przepatrz się kamykom, czy krew na nich jest. Nie jest. Dobrze. Dobrze. O. Dojdę tam. Do słupka. A jak Bóg da siły, pójdziemy na grzyby. Zbawiciel bardziej cierpiał. Nasze cierpienie to nic wobec cierpienia Zbawiciela. Strasznie mnie bolą kolana. Boję się, że nie dopełnię pokuty. Idź przodem. I mów mi o niebie. Mów mi o niebie. Niebo piękne jak nic na świecie. 100 słońc, a powietrze maju raniutko. Jasność nad jasnościami. Nie ma starych. Wszyscy pachną jak kwiaty na łące. Thank you.
Thank you.